Na wypadek, gdybyś na swojej drodze spotkał jeszcze raz złośliwego trolla, przygotowaliśmy na naszym portalu zestaw zadań z rozwiązywania układów równań metodą graficzną. Rozwiążę teraz przykładowe zadanie. Popatrzmy, tutaj mamy dwa równania kolorem niebieskim i zielonym i odpowiadające proste również w dwóch kolorach. No i na prostych są punkty. Poruszając tymi punktami musimy te proste doprowadzić do takiego położenia, jakie jest opisane przez równanie, a następnie punkt przecięcia tych prostych, czyli jego współrzędne, czyli rozwiązanie układu równań wpisać tutaj w to miejsce. Zacznijmy od prostej niebieskiej. Minus 2 trzecie x minus 4. Czyli tak, może zacznijmy od tego, że jak x jest 0, to y jest równe minus 4. Więc może punkt 0 minus 4 należy do tej prostej. No i prosta jest wyznaczona przez dwa punkty, czyli jeszcze musimy jakiś jeden punkt. Może wygodniej jest sobie wybrać punkt minus 3. Prawda? Gdy może ja tutaj... Dobrze. Minus 3, czyli jak x jest równe minus 3, to tutaj mamy tak, minus 2 trzecie razy minus 3 to jest 2, minus 4 to jest 2 minus 4, minus 2. Czyli x minus 3, y minus 2 to będzie tu. O, dobrze. I mamy już prostą niebieską. Teraz pozostała zielona, czyli tak, znowuż punkt przecięcia z osią y dla x równego 0, y jest równe 3, czyli punkt 0, 3. No i co? I znowuż jakiś jeszcze jeden punkt potrzebujemy. A może inaczej, współczynnik jest 5 trzecich, współczynnik kierunkowy, czyli co? Czyli na jeden ruch x w prawo y się zwiększa 5 trzecich, czyli jak x wzrośnie o 3, to y wzrośnie o 5, tak? Czyli x równe 3, to y wzrośnie o 5, czyli będzie 8. O, tu mamy punkt. O, i punkt przecięcia wygląda, że tak, że x jest minus 3, a y jest minus 2. No i sprawdźmy. Wspaniale, zadanie rozwiązane poprawnie. No i zachęcam do logowania się na naszym portalu i samodzielnego rozwiązywania zadań.